Dobry wieczór, witajcie na kanale GWW15. Miałem nie robić już filmów o panu Danielu chyba, ale no, nie mogę zostawić tego bez komentarza, bo po prostu szok. Nie o tym chciałem powiedzieć. To znaczy tak, można to zatytułować, że to jest logika płaskoziemskiego ludzika. Któraś tam część, powiedzmy, jeżeli już koniecznie chciałoby tu być, mieć to jakiś tytuł. No i pan Daniel wszystko tu kwestionuje. No i mamy problem z netem. Nie wiem, czy tu. Halo, halo, o. Mamy problem z netem. Bo są dwa połączenia, a biedny nie wie, z którego ma chodzić. Dobra, a teraz? Dalej nie. On go nie rozłącza. Rozłącza. Sam się podłącza gdzieś. Magiczna konsola Linuxowa i co? I nic. Bo dalej chodzi jak chodził. Chyba go, jak go odłączę. A może go odłączę, to wtedy mu zmądrzeje. Dobra. No jak zwykle zawsze muszą być jakieś problemy techniczne. O, już coś się dzieje. Powinien iść. Tylko tu jeszcze. No, biedny nie wie, o co chodzi. Może teraz się połączy, to będzie może. Może nie będzie. O, już jest. Dobra. A więc witajcie. Słuchajcie, nie mogłem oprzeć się, aby nie opowiedzieć parę rzeczy o tym tutaj, oto tutaj mistrzuniu. Pan Daniel nagrał film o perspektywie. Nie wiem, czy będzie tam słychać. Namacalność i widzialność, nie? Mówi tu o namacalności i widzialności. Często. Daleko nie będę wybiegał, nie będę opisywał, czym są światełka na niebie i deklarował czegokolwiek, ponieważ nie jestem tym zainteresowany, gdyż nie ma to żadnego odzwierciedlenia praktycznego, dlatego nie ma odzwierciedlenia praktycznego dla miejsca, w którym żyję, czyli No, tutaj. nie ma odzwierciedlenia praktycznego. Skąd wiesz, chłopczyku, jeżeli ty się tym nie zajmujesz? No, po prostu gość jest fenomenalny. Ale nie chciałem tutaj go krytykować akurat za bardzo, bo ja chciałem właśnie pochwalić go za ten film. Dlaczego? No tutaj dość ciekawie to pokazał, tą perspektywę, tak? I tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Co tu się dzieje? No to jest dość ciekawie zrobione. Jakiś przerażający tatuaż, ale to nie wiem, czy to jest Daniela, czy czyjś inny. Natomiast czego tu zabrakło tutaj w tym filmie? Otóż zabrakło, drodzy moi płaskoziemscy badacze,
tego, co tu też napisałem, że zabrakło wyjaśnienia, skąd w ogóle się ta Magic. perspektywa. No właśnie, Magic, właśnie, bardzo słusznie. Właśnie, skąd się to wszystko tak bierze? Rozumiecie? Bo to jest najbardziej istotna kwestia w zrozumieniu perspektywy. Ja wam powiem tyle. Ja zrozumiałem działanie perspektywy dzięki ludziom, którzy głoszą płaską Ziemię, więc nie można tak powiedzieć, że ci ludzie w ogóle powinni, nie wiem, iść sobie stąd i w ogóle nie wracać, w ogóle wywalić ich z YouTube'a i tak dalej. Nie. Ci ludzie pełnią bardzo ważną funkcję społeczną. Oni pozwalają na zainteresowanie się tematem i pogłębieniem wiedzy o rzeczach, o których na co dzień my się w ogóle nie interesujemy, prawda? I na pewno też tak macie. I na pewno zwróciliście uwagę, że to, co oni mówią, ty chcesz to zweryfikować i szukasz, zgłębiasz. Oni tego nie zgłębiają, bo im to niepotrzebne, bo jak pan Daniel stwierdził, jemu to niepotrzebne, po co będzie patrzył na światełka na niebie, bo to nie ma przełożenia na aspekt życia i tak dalej. No, skąd wiesz? No już mówiłem to, że skąd wiesz, że nie ma, skoro się tym nie zajmujesz? Skoro już od razu to odrzuciłeś, bo nie ma. Może ma, a ty nie będziesz wiedział tego i co wtedy? No i lipa, tak? No, miałem nie krytykować, no ale no niestety, no ale to po prostu się nie da tak, bo to. No, to jest poezja po prostu. Albo magic. Skąd się bierze perspektywa, panowie od płaskiej ziemi? Skąd się to bierze? Bo takie jest prawo perspektywy, tak? Bo my tak widzimy, ale dlaczego my tak widzimy? Dlaczego właśnie postrzegamy to w ten sposób? Dlaczego postrzegamy to w ten sposób? Panowie, panie Danielu, mój fantastyczny naukowcu, wszystko kwestionujący, dlaczego my to tak widzimy? To jest podstawowe moje pytanie. I nie uzyskałem w tym filmie odpowiedzi. Ewentualnie, bo takie jest prawo perspektywy, możecie powiedzieć, prawda? Mówicie o zbiegu jakimś, o punkcie czym? Dobra, mniejsza z tym. Tym znikającym punkcie, gdzie to się wszystko zbiega i tam po prostu ginie magicznie obraz. Właśnie pan Jaś Fasola, Magic. I też traktujecie to jako takie prawo. Dlaczego? Ale dlaczego to tam znika? Dlaczego my tam mamy to nie widzieć? Też tego nie wiecie. Nie powiedzieliście tutaj tego. Dlaczego? Dlatego, że znowu nie ma podstaw, dlaczego my to widzimy w taki sposób? I co dalej możemy z tym zrobić, z tą wiedzą? Panie Danielu, zatem nie patrzysz na światełka, bo to nie ma praktycznego zastosowania, ale chyba o perspektywie chciałbyś się więcej dowiedzieć, więc teraz tobie opowiem o perspektywie, dobrze? I wam wszystkim, moim drogim, kurde, tutaj, fantastycznym, płaskoziemskim przyjaciołom. A więc dobrze, Linuxa tu nie pokazujemy. Co to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest. Dobra. Tak, i słuchajcie. Wchodzimy do krzywizny umysłu. W sumie to nie wiem, po co ja tu wchodzę, bo to mogłem wejść tutaj na tym. No i dobrze, i tu wejdę. Od razu zareklamuję swój film. A może nie wejdę tutaj, bo po co? Więc wracając do tego, naprawdę chciałem się zastanowić, dlaczego my postrzegamy to w taki sposób? Skąd ta perspektywa się bierze, prawda? Dlaczego my widzimy to wszystko w takich zbiegających się trójkątach? I zacząłem o tym grzebać, zacząłem się dowiadywać o tym. Gdzie sięgnąłem? Sięgnąłem do okulistyki, sięgnąłem do optyki.
Wy mówicie o optyce, tak, nawet Daniel też tam stwierdził o optyce, tak? I w wyniku tego powstał film, który tutaj wam prezentuję właśnie, bajka o perspektywie. Tak? Zobaczcie, pierwszym moim punktem wyjścia, jakim byłem tutaj, zanim stworzyłem ten film, to powiem wam, że było jakiś taki filmik pod tytułem Przyjrzyjmy się najpierw procesowi widzenia. Jak działa wzrok. Aby móc widzieć, potrzebne jest źródło światła. Bez niego Zobaczcie go. wszystko jest czarne. Posłuchajcie tego. To jest podstawa. Światło wysyła cząsteczki zwane fotonami, które zanim dotrą do oka, odbijają się od obiektów stałych we wszystkich kierunkach. Oko widzi dobrze tylko wtedy, gdy tkanka, przez którą przechodzą fotony, jest przeźroczysta. Najpierw fotony docierają do rogówki, ograniczającej oko od przodu. Potem do soczewki umiejscowionej za źrenicą, a następnie do ciała szklistego, które znajduje się w środku oka. Wreszcie docierają do siatkówki spełniającej rolę płytki fotograficznej oka. Zatrzymują się na nabłonku barwnikowym siatkówki, gdzie ulegają zamianie na impulsy nerwowe. Te z kolei przechodzą do nerwu wzrokowego, następnie dróg wzrokowych, a następnie do potylicznej części mózgu, gdzie odbierany jest obraz. Dzięki temu możemy obserwować świat wokół nas. Bardzo ładnie, prawda? I teraz słuchajcie. Pan Daniel powinien od tego zacząć. Od takiego właśnie filmu. Od tego, dlaczego my w ogóle widzimy. A więc, jak dowiedzieliśmy się z tego filmu, źródło światła, bądź też pośrednie lub bezpośrednie, wysyła w każdą stronę cząsteczki zwane fotonami. Tak, jakieś punkty energetyczne. Tutaj na tym filmie było widać to w takiej postaci, że to leciało, Przyjrzyjmy się najpierw procesowi widzenia. Jest czarne. że to działa, Oko tu widać po docierają tym, do rogówki, do ciała szklistego, które znajduje się w środku oka. że to działa w taki sposób, że to leci falowo. Tutaj widzimy, że tą falę, tak? Te fotony lecą w kształcie takiej fali, ale to nieważne. Ważne tutaj, że źródło światła wysyła najpierw te fotony i one lecą do obiektów i od obiektów odbijają się. Zobaczcie, to dokładnie to jest, to jest dokładnie to pokazane. Tak to działa. I nasz wzrok odbiera tylko te fotony. Tam nie ma żadnej magii. I teraz, dlaczego my widzimy wszystko, że to się tak zbiega, że to się wszystko tak, że jeżeli się coś oddala, to się zmniejsza. Dlaczego my to tak widzimy? Ano dlatego, moi drodzy płaskoziemcy, mój drogi panie, który wszystko kwestionujesz, dlatego, że te fotony biegną do nas po liniach prostych. To jest moja animacja w blenderze, którą zrobiłem. To jest przebieg fotonów z trzech różnych punktów. Zwróćcie tutaj uwagę na te trzy punkty. Nie wiem, czy będzie kursor widać. Tu jest pierwszy punkt, tu jest drugi punkt i gdzieś tam jest trzeci punkt, gdzieś tam schowany. I teraz to jest tak poka tutaj to, tutaj ten burdel w tych liniach pokazuje, jak lecą fotony. Fotony lecą w każdą stronę, we wszystkie kierunki, we wszyściusieńkie i lecą po liniach prostych. Oczywiście one lecą jeszcze falowo, ale to jakby to jest inna kwestia. To już jest, jak one podróżują. Natomiast generalnie lecą po prostych liniach. Dlatego, jeżeli zbliżymy się do tego danego obiektu, tak jak tutaj do tych punktów, no to
A, jeszcze jedna rzecz. I teraz tak, będziemy widzieli tylko ten foton, który wpadnie do naszego oka. Tak jak tu jest w tej animacji. No już nie ma, bo znikł. A tu jeszcze, no. Tutaj to jest, o, tu jest to pokazane. Ja już robiłem ten film, on tam jest, tutaj wykorzystuję tylko animację. Zwróćcie uwagę, że jeżeli oddalam, to jest nasze oko, tak? Tutaj ten obważanek. A tam gdzieś są te, powiedzmy, te punkty, które symbolizują ten trójkąt. Powiedzmy, patrzymy na jakieś trzy punkty, które układają się w trójkąt. I teraz każdy z tych punktów wysyła w każdą stronę foton. I my oberwiemy tylko tym fotonem, który leci prosto stamtąd do naszego oka. A więc tutaj, tak jak tymi grubymi liniami zaznaczyłem, tylko takie coś doleci. Dlatego, proszę państwa płaskoziemców, halo, halo tam i państwa wszystko kwestionujących, jeżeli ktoś wam będzie mówił, że nie można narysować na przykład tego w rzucie bocznym, jak my to widzimy, to opowiada wam bzdury, ponieważ właśnie to, co tutaj zrobiłem, ta animacja jest z rzutu może niekoniecznie bocznego, ale z rzutu takiego już innego, który pokazuje, dlaczego my widzimy, jak się oddalamy, to się coś zmniejsza, a jak się przybliżamy, to się zwiększa. Tutaj zwróćcie uwagę na tą animację. Jeżeli oko się oddala od tego, to te punkty tutaj się zbiegają, bo te fotony tak lecą. Fotony lecą po liniach prostych i tworzą trójkąty. Tak? Czyli my cały czas będziemy postrzegać coś właśnie w postaci takich trójkątów. Tutaj mam to chyba. A, tu jest tak, to jest animacja. A nie miałem jeszcze dziś animacji takiej, no. I teraz tak, pytanie, czy jesteśmy w stanie widzieć w nieskończoność? Te pytanie też padło tam na tym. Odpowiedź brzmi nie. Nie jesteśmy w stanie widzieć w nieskończoność. I dlaczego? Wyjaśnia to też zarówno tutaj ta animacja, którą pokazywałem na początku z tą świeczką, która emituje fotony, ale również tutaj, w tej animacji, chciałbym to pokazać. To jest źródło światła, które emituje fotony. I zobaczcie, że te fotony wszystkie po liniach prostych rozbiegają się w każdą stronę. I teraz one się po prostu one się rozpraszają. Dlatego, jeżeli jesteśmy bliżej źródła światła, to dostajemy bardziej po gałach, a jeżeli się oddalimy, dostaniemy mniej po gałach, dlatego że większość tych fotonów wtedy już se poleci po liniach prostych, się oddali w stronę gdzieś tam. I teraz jeszcze zobaczcie, odwracamy się tutaj od tego. I zobaczcie, tu już tych fotonów jest mniej. Tak? A więc czym dalej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dostaniemy fotonem z tego źródła światła, dlatego że te fotony się po prostu rozpraszają. One właśnie, tak jak tutaj, to mi się wydaje, że to dobrze jest pokazane. Że to tak mniej więcej, a tu jeszcze jest pokazane, dlaczego my w ogóle coś widzimy, bo też się tam odbija, tak, od tego wszystkiego. I teraz pytanie, czym jest ta cała perspektywa? Otóż, panie Danielu, ponieważ już mamy tą wiedzę, że fotony z każdego punktu lecą do nas po linii prostej. To znaczy, one lecą po liniach prostych, ale one lecą w każdą stronę. Natomiast my widzimy tylko te fotony, które wpadną do nas po liniach prostych po linii prostej, z tego obiektu. Zatem konieczny jest trójkąt. Prawda? Bo jak widzimy tygryska, to z tygryska jednego ucha i z tygryska drugiego ucha i z tygryska, powiedzmy, tej łapki, wszystko do nas leci i się zbiega, tak? Dlaczego? Dlatego, że tu fotony lecą w każdą stronę.
Ale tylko te fotony, które my będziemy, które trafią do naszego oka, dopiero je zobaczymy. I oko i te uszy, nasze oko i te uszy, i ta linia pomiędzy tutaj zawsze będzie tworzyć trójkąt. Z tego powodu, że po prostu muszą być trzy punkty, żebyśmy coś w ogóle zobaczyli. I stąd się też bierze rozdzielczość kątowa. Ponieważ właśnie mamy trzy punkty, mamy kąt. Jak w każdym kącie jest potrzebny trzy, w każdym kącie jest potrzebne trzy punkty. A stąd już jest bardzo blisko do trójkąta. I teraz tak. Ponieważ jest blisko do trójkąta, a tutaj też właśnie pokazałem jeszcze, o, tak to wygląda, tak jeżeli widzimy te strzałki, to tak to lecą fotony właśnie, w każdą stronę. Że mi się też chciało robić takie animacje, no ale czego się dla was, drodzy, nie robi? Wszystko, dla was wszystko. Tylko docencie to, a nie w ogóle wzywacie potem od imbecyli i od nie wiem kogo tam. A tu mam to zmniejszanie też tak. No. No tak, bo się od, to jest wszystko, no to, tak to działa, no. Tego nie przeskoczysz. I teraz tak, mając trójkąt, jakiś pewien mądry pan kiedyś, chyba to był Pitagoras, wymyślił, że w trójkącie prostokątnym możemy poobliczać różne rzeczy, mając tylko do dyspozycji pomiar kąta. Tak czy nie? Jeżeli nie zgadzacie się z tym, to zapraszam do dzieci, do podstawówki. Bo oni tam się chyba uczą. No, może w dzieci to nie. Może trochę starsi. W zawodówce się uczą na pewno. Na pewno się uczą, ponieważ tam mają funkcje trygonometryczne. I z funkcji trygonometrycznych, czyli z tych zależności, wynika, że. Wynika bardzo oczywista rzecz, że. Odległości w tych boków w trójkącie prostokątnym są bardzo ściśle uzależnione od kąta. Ktoś to mądry wymyślił, te zależności są na pewno dostępne na internetach. I teraz, jaki to ma związek właśnie z obliczaniem na przykład odległości albo czegoś tam? Wszędzie, gdzie widzicie tą perspektywę, wszędzie zachodzi trójkąt prostokątny. Gdzie on jest? On jest pomiędzy naszymi oczami, tak? Tu jest trójkąt jakby równoramienny. Jeżeli leci od jednego uszka tygryska do drugiego i z drugiego uszka tygryska do nas proton po prostej, to jest trójkąt równoramienny. Ale każdy trójkąt równoramienny przecinamy na pół, i mamy dwa trójkąty prostokątne. Tak? Tak jak ten latawiec. No nie, może nie. W każdym razie, pan Daniel wcisnął wam głupotę, że nie można obliczyć odległości tych kulek, albo nie można kapnąć się, gdzie te kulki są. Właśnie. Dlaczego te u niego zabrakło? No dlatego, że nie zaczął od podstaw. Ponieważ perspektywa nie jest jakąś magią, tylko jest zwykłą, prostą, prostacką geometrią, którą dzieci się uczą w szkole podstawowej, albo może troszkę dalej. I teraz, jeżeli Daniel tutaj opowiadał o kulkach, że nie można na przykład tutaj określić, które kulki gdzie są, tak, bo są w linii prostej, to wystarczy się przesunąć tutaj w tej linii, gdzie w tej linii się przesuwamy. I na podstawie obliczeń zmiany kąta położeń tych kulek, znając odległość, o którą się przesunęliśmy, możemy obliczyć odległość do tych kulek. Dlaczego, skąd to wiadomo? To wiadomo z trójkąta. No bo jak widzimy, ta perspektywa to jest nic innego jak zwykła prosta geometria.
Nie ma tutaj żadnej magii, nie ma żadnych czarów, nie ma żadnych punktów konwergacji. Bo czym są te punkty konwergacji? Punkty konwergacji są jak gdyby ograniczeniem naszej zdolności do widzenia rozmiaru kątowego mniejszego niż możemy zobaczyć. Ale to nie znaczy, że jeżeli użyjemy sprzętu jakiegoś, który powiększa nam rozmiar kątowy, a są takie sprzęty i takim sprzętem jest chociażby lornetka, to dlaczego w ogóle, dlaczego lornetka wam, dlaczego ona powiększa to? Ponieważ ona łapie te fotony, te malutkie, ona ma, przede wszystkim ona ma większą średnicę niż nasza soczewka w naszym oku. I te fotony, które się rozpraszają, bo pokazywałem tutaj na tej animacji, że one się rozpraszają, jeżeli ona... Gdzie to było? Tu. Jeżeli one się rozpraszają, ale i już nie trafią do naszego oka, ale lornetka może, ma, ponieważ ma większą średnicę, pozbiera te fotony, które już się chciały rozproszyć gdzieś, i ona je skieruje do naszego oka. I dlatego widzimy coś, czego bez lornetki nie widzimy. Przeprowadźcie sobie doświadczenie. Jest taki gwiazdozbiór w Byku. Się nazywa Plejady. I jeżeli weźmiecie gołym okiem, tam zobaczycie, to tam dostrzeżecie może 5, 6, może 7 gwiazd. Bardzo ładny gwiazdozbiór. Natomiast jeżeli weźmiecie lornetkę, to nagle tam się robi mnóstwo tych gwiazd. Dlaczego? No właśnie dlatego, ponieważ lornetka wyłapuje fotony, które już sobie poszły sobie i do naszego oka nie dotarły, bo poleciały obok, tak jak tutaj widać. Tutaj to nie widać, to widać gdzieś indziej, co tam odleciałem tak bardzo. Też nie tu? Może tu? Tak, tutaj. Widzicie, że tutaj czym dalej tym fotonów jest rzadziej, prawda? A jak się zbliżymy do źródła światła, to fotonów będzie w cholerę. No. I teraz, jeżeli one są rzadziej, to lornetka, ponieważ ma większą średnicę, pozbiera te fotony i skieruje do naszego oka. Na tym to polega. Poza tym zwiększy też rozmiar kątowy. Ponieważ w ogóle w lornetce chodzi o to, żeby ona właśnie zwiększała ten rozmiar kątowy. Jak ona to robi? No ponieważ ma większą średnicę, to widzi większy kąt. Wiem, że tak gadam tu na pałę i to możecie tego nie rozumieć, ale zawsze, jeżeli czegoś nie rozumiecie, a ja coś gadam, to zawsze możecie przyjść w komentarze i zapytać, dopytać. A co ja tu mam w ogóle fajnego? A to nic to jest. No. I czy to by było na tyle? Chyba tak. Chyba tak. I teraz tak. I jeszcze jedno. Ciała niebieskie, które są, które są widoczne z Ziemi, nie były określane, odległość do nich nie była określana na podstawie tak jak tutaj Daniel chciał wyskoczyć, nie była określana na podstawie rozmiaru kątowego. Ta odległość była inaczej ustalana. Nie na podstawie rozmiaru kątowego. Dopiero jak już znamy tą odległość i rozmiar kątowy, to dopiero potem możemy na przykład stwierdzić, o ile ona się przybliżyła, to ciało niebieskie. Ale na podstawie rozmiaru kątowego nie da się ustalić odległości do obiektu, którego nie znamy rzeczywistego rozmiaru. Czy też lub odległości, tak? No. Natomiast jeżeli znamy którąś z tych zmiennych, to resztę już określimy. I na przykład do tych planet tutaj w układzie heliocentrycznym, tutaj w słonecznym, to my znamy te odległości. Ale nie na podstawie rozmiaru kątowego, jak Daniel tutaj sugerował. Proszę się douczyć. Znaczy chyba, no ile się nie mylę, no bo ja też mogę się mylić.
W jaki sposób poznano te odległości? Ano w taki sposób, jak tutaj byśmy poznali odległość do tych kulek, czyli przesuwamy się, dokonujemy obserwacji z dwóch różnych punktów i dokonujemy obliczeń na podstawie tych praw trygonometrii. To jest po prostu zwykła matematyka, zwykła, najczystsza matematyka. Dlaczego o zwykłej, czystej matematyce mówicie prawo perspektywy? To nie jest prawo perspektywy. To jest prawo Pitagorasa. To jest prawo geometrii. To jest prawo matematyki. To nie jest prawo perspektywy. Naprawdę. To nie jest prawo optyki. To jest prawo matematyki. Tak o tym proszę mówić na drugi raz. Jeżeli będziecie mówić o perspektywie w ogóle. Bo to jest zwykła geometria. To jest zwykła matematyka. I nic tam więcej nie ma ciekawego. Znaczy ciekawego, jakiegoś magicznego czy czegoś. Więc jeżeli matematyka mówi, że jakiś obiekt nie powinien się schować, nie powinniśmy go jeszcze stracić z oczu, a my go straciliśmy, to nie wynika to z perspektywy. Tak jak tu Daniel usiłował tutaj opowiadać. Tutaj jest też dobrze to pokazane, bo tutaj zobaczcie, dlaczego powstaje to pytanie, dlaczego ta góra tego zwiększa się tak bardzo drastycznie, a ten dół nie. Dlatego, że powiem wam dlaczego. To też wynika z geometrii, ponieważ mamy inny kąt patrzenia na to. A tutaj mamy, w środku mamy mniej więcej na tym samym poziomie oczu. Pierwszy obiekt i drugi obiekt. I tylko dlatego to tak działa. Natomiast zwróćcie się też uwagę na jedną rzecz, że jeżeli już oddali się to na jakąś odległość, to te zmiany będą bardzo, bardzo mało zauważalne, jeżeli się tam jeszcze dalej będzie oddalał tym czymś. One właśnie, tutaj jest to dobrze pokazane, że czym bliżej, tym te zmiany szybciej następują. Zwróćcie uwagę tutaj na to, że no dlaczego tak się dzieje? Bo to wynika też właśnie z geometrii, z trójkąta po prostu. Tutaj nic, tutaj nie ma żadnej magii. I teraz, jeżeli ty odjedziesz daleko, 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 daleko tym, to ten rozmiar kątowy nie będzie się zmieniał. I tu jest odpowiedź, dlaczego, czego Daniel nie chciał ruszyć. Nie chciał ruszyć dlatego, z tego powodu, że nie przyłożył się dobrze do końca do tego tematu o perspektywie. I nie chciał ruszyć kwestii zmiany rozmiaru kątowego Słońca. No bo to też wynika z tej geometrii. I z ogromnej odległości, jaką mamy do dyspozycji. Nie wiem, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten film. Tu powinny być jeszcze jakieś rysunki, jakieś coś tam, ale naprawdę, ja już się narysowałem na tym. Ja już zrobiłem animację w Blenderze, już to wszystko mam. Pytanie tylko, czy... No właśnie tego nikt nie oglądał, nikt nie ten. Panowie Daniel i panowie, pan i pan Level wyskoczyli z filmami i tak dalej i zaczęli ogłaszać płaską ziemię, natomiast moje filmy czekają na obalenie. Dlatego, że wasze zrozumienie, albo niezrozumienie rzeczywistości wynika z problemów, o których ja już mówiłem w swoich filmach. Bo ja pokazywałem tu. I tu mamy tego pieska na przykład. I tutaj mamy na przykład odpowiedź w tym piesku. Tak, rzut z boku. Rzut boczny, tak. Bo ponieważ perspektywa jest zwykłą matematyką i przebiegiem fotonów, więc dlatego mamy prawo narysować to z boku, wbrew komukolwiek i czemukolwiek, kto tam będzie gadał głupoty, że nie. I tu widać wyraźnie, że piesek to jeżeli coś się oddala, to tak jakby się zniżało a u góry, a u dołu tak jakby się podwyższało. Dlaczego? No z tego to wynika, że tutaj piesek musi spojrzeć bardziej w dół, prawda? Widzicie to? Bardziej w dół musi spojrzeć. A tutaj
jak coś jest już daleko, to nie musi tak bardzo w dół to spojrzeć, bo generalnie patrzy wyżej niż tu, jak jest coś blisko. Ale jest jeden malutki szkopuł. Ta linia, czyli ten poziom wysokości wzroku, nigdy, przenigdy w normalnych warunkach atmosferycznych nie powinien przeciąć się z tym tutaj. I zatem, a więc z tego już wynika, że jedynym fenomenem optycznym, o którym możemy powiedzieć, że fenomen optyczny jest jakiś, to jest to, że my widzimy, jeżeli się coś oddala od nas, że to jakby wędruje w górę, ale to i tak nigdy nie przekroczy linii naszego wzroku. Chyba że tam jest wzniesienie, podniesienie terenu, albo że to się bardziej wynurzy, ale nigdy nie osiągnie tego pułapu. Nigdy ten klocek nie osiągnie tego pułapu. Natomiast będziemy widzieli tutaj, jeżeli byśmy jeszcze dalej oddalili, że te linie tutaj będą bardziej proste, bardziej ona się będzie, ta linia będzie bardziej leciała jak gdyby zgodnie z tą linią. Czym dalej, czym dalej. Problem tylko polega na tym, że to będzie tak delikatna, subtelna różnica, że my tego okiem z odległości nie jesteśmy w stanie wyłapać. Nie jesteś w stanie tego wyłapać dopiero przy jakichś urządzeniach, przy niwelatorach, przy jakichś teodolitach. Dopiero tutaj wyłapiesz ten problem. Okiem nie wyłapiesz, dlatego wydaje się nam, to jest właśnie fenomen optyczny i wynika on z matematyki. Można to obliczyć, można to rozrysować z boku i spod skoku, że czym dalej, tym będzie obraz wydawał się, to co jest tutaj blisko nas, będzie się wydawało, że musimy bardziej w dół patrzeć, a jeżeli coś się oddala, będziemy musieli jak gdyby podążać wzrokiem do góry, ale nigdy nie osiągniemy tej linii tutaj, tej przerywanej, tego poziomu oczu. Nigdy. Tak samo jest z górą. Będzie to się obniżać, 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 ale nigdy nie zajdzie nam to za horyzont, czyli za tą linię. Nigdy się do tego, to ono się zbliży do tego, ale nigdy nie pójdzie pod to. A jeszcze pod to musi podejść, tak? Czyli pod horyzont jeszcze. Nie tylko pod linię naszego wzroku. I teraz, jeżeli patrzymy na zachód słońca, wyraźnie widać, że słońce się chowa. Magic. Magic. Bo z geometrii nic takiego wam nie wyjdzie. To chyba by było na tyle, co chciałem powiedzieć o perspektywie. Jeszcze mógłbym jakieś rysunki dorzucić, kurde, ale. Znaczy, ja już tu się narobiłem tych rysunków. Tutaj widać to wszystko. Wiem, że miałem jeszcze tak pieska takiego bardziej gdzieś na. Gdańsk, screeny, to było? No, tutaj też mamy tą perspektywę. To wszystko jest vanishing point, tak? Punkt, który znika. I on, jak już wykazywałem, to się bierze stąd, że rozdzielczość już jest taka mała, że nie tego nie widzimy, ale jeżeli weźmiemy właśnie lornetkę, chociażby teleskop, to ten punkt się pojawi. A więc jeżeli coś zniknie za tym, to mam teraz dla was test. Jeżeli słońce znika z powodu tego vanishing pointu, to teleskopem, lornetką jeszcze je zobaczycie. Natomiast jeżeli znika, ponieważ będzie za coś zasłonięte, a tutaj mam na myśli zasłonięte za krzywizną Ziemi, to choćbyście się obsrali w rajtuzy, jak to pan Level tam nazywa, to nie zobaczycie tego słońca. Nie jesteście w stanie zobaczyć. Bo nawet gdyby to słońce było przed waszym nosem, ale schowało się za ceglaną ścianę, to i tak nie zobaczycie, ani żaden teleskop wam w tym nie pomoże. Tak samo jest tutaj. I najwyraźniej tak jest, ponieważ nie widać, lornetka, teleskop nie pokaże wam słońca, które zaszło. Tak samo tutaj. Tu jest niby ten vanishing point,
te lampy niby się tam zrównały z tym, ale tak naprawdę, gdybyście wzięli lornetkę, to to wszystko będzie porozdzielane, to wszystko będzie... nigdy to nie zaj... Te, przede wszystkim ta żarówka tutaj, ta żarówka nigdy nie schowa się pod podłogę. Jeżeli ktoś wam powie, że się schowa, to was po prostu robi w ciula, ponieważ jest to niezgodne z matematyką, czyli niezgodne z perspektywą. Tak, tutaj mamy właśnie te różne takie opowiastki, że niby grunt się tu podnosi. Nie, grunt się nie podnosi. My widzimy tylko, że się podnosi, ponieważ jak tu już rysowałem, bo tutaj jest to też, o. Jak tutaj rysowałem, piesek musi patrzeć, jakby podnosić wyżej wzrok, żeby zobaczyć to. Tutaj, zobaczcie, to jest, znaczy wzrok. Tak naprawdę to nie właśnie, będąc dokładny, to tutaj też zachodzi to, że to nie wzrok musi podnosić, tylko po prostu fotony wpadają pod kątem jakby mniejszym, a więc z jego punktu widzenia, z tego punktu widzenia tego psa, fotony jakby lecą bardziej z góry. Bo tu lecą z dołu, a tu lecą jakby bardziej już z górki, ale nic się tam nie podnosi w rzeczywistości. Zmienia się tylko kąt. Znowu zwykła geometria. Zwykłe trójkąty. No i tutaj, bo tu ja to zrobiłem screeny z pana, który próbował udowodnić, że będzie zachodzić słońce, że ten vanishing point to jest jakaś właśnie taka magiczna perspektywa tutaj, którą namalował. Bo to jest magiczna perspektywa. Bo to nie jest geometria, która działa i nie jest to optyka, która działa, tylko to jest jakiś wymysł, który musi być tutaj uczyniony po to, żeby tą religię płaskiej ziemi można było przepchnąć dalej. Ten fanatyzm, bo bez tego nie ruszysz. No i on tu pokazuje, jak to się dzieje, tak? Natomiast tak się to nie dzieje, bo tu się nic nie podnosi, ziemia się nigdzie nie podnosi. Podłoga czy grunt nie podnosi się, podnosi się tylko... No tutaj też jest w ogóle jakieś kombo. Podnosi się tylko kąt, znaczy zmniejsza się tylko kąt, pod którym piesek patrzy. No i tu nie wiem, o co chodzi, że się coś miało oddalić, nie wiem. Ale w rzeczywistości słońce się nie oddala. Jeżeli pan, tam na którymś live pan level chyba wyskoczył, że się zmienia rozmiar słońca, nie zmienia się. Bo róbcie sobie, ja mogę się z wami założyć nawet. O miliard dolarów, że się nie zmieni rozmiar słońca. Zresztą ja robiłem zdjęcia, więc wiem. Bo gołym okiem jak patrzysz, to tak, to wydaje się, że to się zmienia. Ale w rzeczywistości się nie zmienia. Jak weźmiesz, zrobisz fotki i na tym samym powiększeniu i potem porównasz, to nie ma. Nie ma zmiany. No to co jeszcze mówię tutaj wam? No chciałem tego pieska pokazać bardziej. Bo ja gdzieś robiłem takie screeny tego pieska takiego. No to tu robiłem te screeny. Tylko że potem taki piesek, ten piesek był taki, no tak bardzo, bardzo daleko patrzę. Ale teraz nie znajdę chyba. No, to tyle jeśli chodzi o opowieści na temat perspektywy. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę tutaj na to, co się dzieje tutaj na kanale pana Crazy'ego. No, tutaj pan Daniel wylądował w jak to się nazywa? Szurpedia czy coś takiego. Obok pana Szczytyńskiego i innych ewenementów. I teraz chciałbym, panie Danielku, drogi, opowiedzieć ci, dlaczego tam się znalazłeś. Otóż z bardzo prostego powodu. Nie dlatego, że ktoś cię tam walczy, albo z tobą, albo ktoś chce cię poniżyć. To tak wcale nie działa. Jest to... Może jest to trochę dziecinne, że to tak robią, ale... No, mają po prostu z ciebie polewę. Dlaczego? Otóż ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że przychodzisz, słuchaj, to jest tak, jak ja bym
Tak wyglądają przynajmniej twoje filmy ostatnio. Dlatego wylądowałeś na tej szurpeli. Ja ci powiem dlaczego. Ponieważ robisz coś takiego. Przychodzisz sobie na YouTube i mówisz tak na początku, w swoim filmie. Słuchajcie, teraz będę opowiadał o moich poglądach. A więc mam prawo głosić swoje poglądy, mam prawo mieć swoje własne przemyślenia. Mam takie przemyślenia i słuchajcie, będziemy mówić o obiektywnej rzeczywistości. I teraz pokazujesz to i mówisz, a więc obiektywna rzeczywistość wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że tutaj jest niebieskie kółeczko. Rozumiesz? A więc na początek mówisz o tym, że będziesz mówił o swoich poglądach, potem mówisz, że mówisz o obiektywnej rzeczywistości, a na koniec mówisz, że zielony kwadrat jest niebieskim kółeczkiem. Bo zawsze tak mówisz, kiedy mówisz o płaskiej ziemi. Bo zawsze tak mówisz, kiedy kwestionujesz kulistość. Rozumiesz? Dlatego, że to jest tak oczywiste, że tego się nie da po prostu kwestionować. To jest właśnie tak, jakbyś właśnie tu on nazywał to fioletowym trójkącikiem. Prawda? Jeszcze mówił, że to jest obiektywna rzeczywistość. W tym którymś tu filmie chciałem też pokazać tutaj. W którymś filmie, tu, w którymś tu wcześniej. Tam, gdzie ja się włączyłem do rozmowy. To chyba tutaj, czy no taki dłuższy chyba to był. Chyba tutaj, gdzie jeszcze mówisz, użyj mózgu. No ty użyj najpierw. Tutaj na początku mówisz, że masz rację, że ty masz rację. Że wszyscy się mylą, a ty masz rację. A pod koniec filmu, gdzieś tam, mówisz, że możesz się mylić. No to masz rację, czy możesz się mylić? To teraz na jakiej podstawie ty wyzywasz ludzi? Nazywasz ich dziwnie. Tutaj globotardią. Dlaczego, powiedz mi? Tu piątek z globotardią. Kto to jest globotardia według ciebie? To są ci upośledzeni ludzie, którzy tobie nie dali się nabrać. Tak czy nie? To są ludzie, którzy... którzy ośmielili się powiedzieć, że ty się mylisz. A ty tutaj właśnie w którymś tam filmie właśnie stwierdziłeś, że ty bardzo tego nie lubisz. Oj, nie lubisz tego bardzo, jak ktoś ci tak mówi. A mówią ci, a wiesz czemu? Bo się mylisz. Po prostu. Bo jeżeli ja się mylę i każdy normalny człowiek, który tak ma, znaczy normalny, ja nie mówię, że ty nie jesteś normalny, ale powiedzmy, człowiek, który nie trafia na szurpedię, to ma to do siebie, że jeżeli ktoś mu powie, że się myli, to przynajmniej zaczyna słuchać i zaczyna analizować, czy może się przypadkiem nie myli rzeczywiście. Rozumiesz? A ty tego nie masz, bo ty od razu zakładasz, że ty masz rację. Ty to wyraźnie powiedziałeś w którymś tu filmie swoim. Teraz nie wiem, w którym. Ale tu w którymś tu mówisz takie rzeczy. Nie będę tutaj, nie wiem, czy to w tym, czy to jeszcze we wcześniejszym. Ciągłe przyspieszanie. A przy okazji... Gdzie mogę zaobserwować jakieś znaki, efekty ruchu obrotowego Ziemi? No to ktoś... No właśnie widzisz, to nie chcę o tym mówić, ale... To jest właśnie tu, pytasz się o
znaki, a kiedy ktoś ci mówi o tych znakach, to ty go usuwasz z kanału na przykład. Albo na przykład mówisz, że to nie są dla ciebie znaki. Czyli zielony kwadracik nazywasz fioletowym kółeczkiem. Rozumiesz? Ponieważ oczywiste znaki ty odrzucasz, ignorujesz. Kto ci dał takie prawo, Daniel? I kto ci dał prawo potem występować na YouTubie i mówić, że ty głosisz obiektywną rzeczywistość, chociaż to są twoje tylko poglądy? Jeżeli to są twoje poglądy, to już nie jest to obiektywna rzeczywistość. Więc ja mam do ciebie takie naprawdę prośbę, że jeżeli będziesz mówił, jeżeli zapowiesz albo tutaj w opisie napiszesz, że masz poglądy jakieś, to nie wolno ci mówić ani o rzeczywistości, ani o obiektywnej rzeczywistości, bo to się z sobą kłóci. Ja mogę mieć taki pogląd, że na przykład istnieje Bóg, ale to nie znaczy, że on jest rzeczywisty i że każdy będzie tak mówił. Kształt Ziemi i obrót Ziemi to nie jest kwestia wiary. Rozumiesz? To już nie jest kwestia wiary. To ty usiłujesz to tak przedstawić, że to jest wiara. I że ty masz prawo mieć inną religię. Ale to nie jest wiara. To są fakty. Fakty, które na co dzień możemy obserwować. A dowody z tych faktów ty ignorujesz. I ja ci mogę powiedzieć na przykładzie twoich filmów różnych, że ty tak robisz. Pokazać ci dokładnie, gdzie ty tak robisz. Żądasz jakichś na przykład dowodów, ktoś przychodzi, ci przynosi, a ty mówisz, że to nie są dowody, bo coś tam. Tak się nie robi, panie Daniel. Bo trzeba to naprawdę przeanalizować, a nie, że ty, bo ty masz taki pogląd, że to nie jest dowód. Tutaj też żeś, tutaj z tym balonikiem, też żeś nieźle tutaj zamiksował. W końcu wyszedłeś z założenia, że nie ma czegoś takiego jak przyciąganie, ponieważ nie pasuje ci to do przyciągania ziemskiego. A powiem ci tak, w tym samochodzie, jeżeli ten dzieciak tam jedzie, a gościu przyspiesza... Balonik też porusza się do przodu. Nie wiem, czy ty puścisz ten film, czy nie, ale w momencie, kiedy ten balonik zareaguje, to ten dzieciak będzie odczuwał, że przyciąga go krzesło. Chociaż krzesło go nie przyciąga. Naprawdę go nie przyciąga. Ale ten dzieciak tak to będzie postrzegał. I ten balonik również tak to będzie postrzegał. Więc to, że Ziemia nas przyciąga, może wcale nie być efektem przyciągania Ziemi, ani jakiegoś ciągnięcia, ponieważ możesz rzeczywiście mieć rację, że nie ma czegoś takiego jak przyciąganie. Bo ty bardzo tu mocno usiłowałeś pokazać, że nie możemy mówić o przyciąganiu. Ja też mogę się zgodzić z tobą, że Ziemia wcale może nas nie przyciągać, tylko my to tak odczuwamy. Tak samo jak ten krzesło nie przyciąga tego dzieciaka wcale w tym samochodzie, ale mimo to on tak odczuwa. I gdybyś na przykład tam postawił kulkę przy tym, tutaj gdzieś kuleczkę jakąś taką byś postawił tutaj na ziemi w tym samochodzie i tutaj, no... koło tego i gościu by dodał gazu, to ta kulka poleciałaby w stronę, gdzie? Tego fotela. Więc co? Możemy wysnuć wniosek, że fotel przyciąga kulkę. Tak? No nie. Nie przyciąga. Ale tak to postrzegamy i tak to będziemy czuli. I nawet jeżeli byśmy tam zastosowali jakikolwiek na przykład tutaj możemy pomiar przyciągania magnesu, a tam byśmy ten sam pomiar zastosowali, to tak samo, to takie same wyniki będziemy mieli. Tak jakby przyciągał ten fotel, ale nie przyciąga. Także i to naprawdę to nie jest jakieś przecież czy ktoś cię obraża, powiedz. Tutaj, teraz, czy ja cię obrażam? Czy obrażam twoje uczucia religijne, bo może o to chodzi właśnie. I potem dlatego wszystkich wyzywasz. Masz jakąś religię, zresztą piszesz tutaj o tym, bo poglądy masz prezentowane, o. A skoro to jest wyłącznie twoja opinia, tak?
No dobrze, okej, możesz mieć, tylko dlaczego na podstawie swojej tej opinii wyzywasz innych ludzi? Bo miej sobie tą swoją opinię i tak dalej, ale nie masz prawa traktować innych jak śmieci, a tak robisz. Prawda? Czy nie? No to zobaczymy do twoich komentarzy. Większość ame pomysłowych na przykład. O. Nie rozumieją przekazu tego filmu. Tak, i to jest między innymi do mnie, tak? Bo to jest te... Znaczy to, nie wiem czy akurat ten film, ale któryś tam był do mnie też skierowany. A więc traktujesz mnie jak amebę umysłową. Więc nie dziw się, Daniel, że lądujesz na Shurpedii. I będziesz tam lądował, ponieważ ludzi traktujesz jak śmieci. I jest to reakcja obronna tych ludzi. Bo traktujesz ich jak śmieci bezpodstawnie. Ponieważ na podstawie swoich opinii, które nie mają związku żadnego z obiektywną rzeczywistością, ty traktujesz tych ludzi jak śmieci. I nie wolno ci tak robić, ponieważ każdy człowiek ma prawo do poszanowania go. I ty również masz prawo, żeby cię szanować. I wiem, że niektórzy tego nie robią w stosunku do ciebie, ale ty zacząłeś to pierwszy. I już ci mówię kiedy. Kiedy wyskoczyłeś na YouTubie z płaską ziemią. Ponieważ jeżeli ty mówisz, że my jesteśmy... Jeżeli ty mówisz, że ziemia jest płaska, to ty mówisz, bo ty teraz to nie mówisz tego, ale w pierwszych filmach mówiłeś, to ty mówisz, że my jesteśmy głupkami, że my jesteśmy imbecylami. Ty miałeś któryś film. Kulista ziemia równa się imbecyl. Miałeś taki tytuł. Prawda? Nie mówiłeś, że... Tam nie pamiętam, żeby to było takie zdanie, że... Żeby nie było, bo ja nie sugeruję tu, że tam nazwałeś ludzi tych imbecylami, ale sam ten tytuł mówi, że tak traktujesz tych ludzi. Że tak ich traktujesz. Nie wiesz, nie znasz tych wszystkich niuansów, tych wszystkich praw i twierdzisz, że coś jest niemożliwe. Ale skąd wiesz, że to jest niemożliwe? Ty tego nie rozumiesz, ty tego nie znasz. Jeszcze mówisz, że nie będziesz się tym zajmował. No to jak ty to chcesz zrozumieć? To teraz mam wątpliwości, czy ty jesteś szczery w tym, co robisz. Czy ty chcesz naprawdę to poznać, czy nie chcesz? Bo to jest właśnie dla mnie to jest pierwsza sprawa. I to widać tutaj, co tu się dzieje. A jeszcze o, to przy okazji już... Bo to chyba muszę ten pokazać. Tylko, że nie chciałbym tu wizerunku pokazywać pana Tomasza Lewela. Chociaż może tu się pokaże, bo to... Może nie będzie widać. Zmniejszę, żeby nie było widać. I puszczę wam. No, tylko, że teraz to nie widzę. O, tu, tak. I puszczę wam. To jest jeden z pierwszych wejść, które pan Tomasz Level World wykonał. Mamy tutaj kogoś. Słychać mnie? Jasne, witamy ciebie. Witam. Cześć. Czekaj, co tam słychać? Nie widać chyba, o teraz. Tu pojawia się pan. Widać cię teraz. Pomyślałem sobie, że się trochę pokażę, bo wiecie, no, tak z zaufaniem to widzę cienko, ale... No. Wiesz, dobra, nie, no, ja rozumiem. Rozumiesz powagę sytuacji, tu naprawdę przychodzą osoby, które mają złe intencje, więc... Wiesz, ja Dela oglądam od początku, także u niego też byłem kilka razy na tym i śledziłem, co tam się dzieje, także wiem, o co chodzi. No. Spoko, fajnie. No, oni nie chcą, nawet tak jak miałeś okazję pewnie zauważyć, przed chwilą przyszedł Pimars, czyli znany bardzo wszystkim troll, nie? Przyszedł tutaj już...
No samo tutaj, panie Daniel, już na początku, znaczy akurat tego gościa to nie wiem, kto to jest, ale na początku, i to musisz przyznać, że od początku traktowaliście nas jak troli, co jest nieprawdą, bo to niezgodne jest z definicją trolla. Troll ma zadanie burzyć, ma zadanie pod ten, a tu to nie są ludzie, którzy burzą coś, tylko ludzie, którzy próbowali prostować twoje sposoby myślenia. Ale dalej chciałem przejść. W swojej twarzy, imię, nazwisko, wszystko, ja wierzę w to, że to jest tak, jak jest, nie? Oni, Mariusz, tego nie zrobią, ponieważ nie stracić całego swojego dorobku, który mają. Doskonale wiedzą, że to są brednie, zdają sobie z tego sprawę, ale są do tego po prostu przyzwyczajeni, są do tego, wiesz, że tak powiem, rzekomo zmuszeni intelektualnie, akceptują to, nie zadają głupich pytań, bo chcą mieć pracę, chcą utrzymywać rodziny i to jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. No, jak ludzi, którzy zajmują się nauką, traktujesz? Ludzie, którzy wierzą, że to są brednie i którzy tylko z powodów intencjonalnych, czyli dla zysku, tylko o tym nie mówią, że to są brednie i dalej ciągną te brednie. Jak tu traktujesz ludzi, Daniel? Co to jest za traktowanie ludzi? Ja też mogę o tobie tak powiedzieć, że jesteś szują, która zarabia, ktoś ci płaci, żebyś pierdoły opowiadał na YouTubie. Też tak mogę ci powiedzieć, tylko że nie mam na to dowodów i tutaj ty też na to nie masz dowodów. Ale gadać potrafisz. Dlatego wylądowałeś na Szurpedii. Więc takie pierdoły, które są opowiadane przez ludzi w komentarzach, że fizyk, astrofizyk, każdy szanowany astrofizyk by cię zjadł, wciągnął by cię nosem. No to niech przyjdzie, niech mnie wciągnie nosem, nie będzie mnie, bo będę wciągnięty nosem przez astrofizyka. Proste. No właśnie, ja sobie pozwoliłem tam pod tym filmikiem Mariusza zostawić komentarz. No i tam napisałem, że to jest dopiero pokazany, wiesz, jakiś tam przykład taki praktyczny, gdzie powtarzalny jest i tak dalej, ma wszystkie atrybuty realnej nauki, nie? A nie jakieś tam, wiesz, fiu bździuk, to gdzieś mi tam coś powie, że wiesz, że to tak jest, ty musisz w to wierzyć, bo to tak jest, powiedział. No i gościu się mnie pyta, gościu to właśnie ten Adam zadaje mi pytanie, co to znaczy powtarzalne, co to znaczy realna nauka. Tak, tutaj w level, Tomasz, panowie, szok. Przede wszystkim nauka tak nie zachowuje się, że każe ci w coś wierzyć. Często jest tak, że każe ci coś sprawdzić właśnie. To wy nie chcecie sprawdzić, bo mówicie, że nie wiecie, czym są światełka na niebie, nie będziecie się tym zajmować, bo nie będziecie tego sprawdzać, bo nie wiecie, czym to jest. Tak czy nie? To wy się zamknęliście w tym. To wy nie chcecie sprawdzić, a teraz mówicie, że ktoś wam zabronił. Widziałem to. Widziałem, teraz już pamiętam waszą dyskusję. To jest jeden z pierwszych filmów, gdzie... To jest w ogóle pierwszy film, w którym wyskoczył pan Tomasz. Chłopie, no jeżeli nas słyszysz i wiesz, no popatrz na nas, wiesz, my nie mamy pod... Ja to człowieku, wiesz, te rzeczy rozkminiałem już od kilkunastu lat i cieszę się, że akurat, że są ludzie, z którymi można porozmawiać, bo generalnie nie ma z kim rozmawiać, Przez to trzeba przebrnąć samemu, tak jak ty wspomniałeś i zresztą no, Tamdel też nieraz wspominał, że trzeba być ze sobą po prostu szczery, tak. Szczery intelektualnie, że wiesz, że no, ja wiem, że jest pokusa wielka, no bo jak się siedzi powiedzmy nad brzegiem morza i się patrzy na ten horyzont, no to tak, a może rzeczywiście tam jakiś, czekaj, kto, chyba nawet ten Adam napisał, że przecież wszyscy wiedzą, że linia prosta to jest kawałkiem jakiegoś wielkiego okręgu. Człowieku. No i tutaj chciałem właśnie to pokazać. Śmiejecie się z ludzi. Śmiejecie się z ludzi, którzy myślą logicznie. Ponieważ ja tobie też, Daniel, wysyłałem. Ja wysłałem ci tobie pierwszego maila, którego tobie wysłałem. To ja ci tam napisałem i ci pokazałem. Narysowałem ci, chłopie. Że
fragment łuku odpowiednio dużego, przy dużym, no odpowiednio dużego łuku, będzie na pierwszy rzut oka wyglądał jak linia prosta. Napisałem ci to. Tego nie rozumiecie? Wy naprawdę tego nie potraficie sobie uzmysłowić? To jest zgodne z matematyką. Natomiast to, co wy opowiadacie, nie jest zgodne z matematyką. Rozumiesz? I dlatego lądujesz na Szurpedii. Bo dlatego właśnie, że nie jest to zgodne z matematyką, a ty wyzywasz na podstawie tego ludzi, no to tak ludzie będą reagować na ciebie. Niestety. Tak, że mrówka tak. Jest mała, mrówka nie widzi, no. Kupię, no. Mrówka, lubię mrówkę z tego filmiku, który tam udało mi się wrzucić. No mrówka jest dobra. Mrówka na pomarańcze reprezentuje to, jak powinniśmy widzieć rzeczy chowające się za horyzontem. Ale tak jak wspomniałem, nie wiem, czy ty masz na imię Tomasz, tak, Tomek? Tak. Pomyślał się. Tomek, tak jak wspomniałem wcześniej, ja mówię o wiesz, jesteśmy realnymi ludźmi, robimy w miarę możliwości jakieś eksperymenty. Zrobiłem eksperyment, można iść na mój kanał sobie zobaczyć obserwację i mówię na przykład o tej obserwacji, tam jest 60 km i tam nie ma żadnego, krzywizny nie znalazłem, a ktoś mi wtedy wyskakuje, a co powiesz o zachodzie słońca, wschodzie słońca? Mała uwaga do tego filmu, Daniel. Del to robił i ty robiłeś to. I ten film był debankowany. Ludzie nie zostawili suchej nitki na tym filmie, ale oczywiście ty miałeś to w dupie i dalej potem głosiłeś właśnie i dalej w to wierzysz. To zostało obalone. Ale ty masz w dupie ludzi. Masz za nic ludzi. To się nie dziw, że oni cię na Szurpedię wysłali. Generalnie my, bo masz tam jakiś film, że jesteś bardzo ważny. Tak, generalnie my ludzie przeważnie innych ludzi poważamy. Przeważnie innych ludzi uważamy za ważnych. No co, to zdziwiłeś się, że jesteś ważny? Dla nas? Że dla mnie jesteś, że ja się tobą zajmuję? No chłopie, to jest przecież normalne. Bo ludzie jeden dla drugiego jest ważny. Powinien być ważny. Skąd ty wyskoczyłeś? My jesteśmy ludźmi, my jesteśmy całością, my jesteśmy jednostkami społecznymi. My musimy być razem, my musimy być dla siebie ważni. Ale ty się jakby od tego odcięłeś, dlatego wylądowałeś na Szurpedii. Końca co powiesz o ISS, a woda na ISS jest okrągła. No właśnie, wszystko ignorujesz. Wszystko ignorujesz. Jesteś ignorantem. Ja ci to już mówiłem któryś raz. Dlatego lądujesz na Szurpedii. Tutaj gdzieś panowie o mnie też będą mówić. I dopiero później zasubskrybowałem twój kanał. Personalny, to tak mówię do tych właśnie, co tam komentują, to wam nic nie pomoże, bo my żeśmy się tego wyzbyli, jesteśmy już dorośli i nam to powiewa. Nam to powiewa, czy wy tak nas nazwiecie, czy tak, wiesz, to spływa po mnie. I tak jak Del mówi, powinno być takich więcej. Tak, tutaj pan Tomasz, prezentujesz, panie Tomaszu, bo jeżeli to będziesz oglądał, pewnie będziesz, to tutaj Tomek prezentuje postawę aspołeczną, ponieważ my jako ludzie, jako jednostki społeczne, nam powinno zależeć przynajmniej trochę na opinii innych ludzi. Dlatego nie ubierasz się jak fleja do roboty, nie śmierdzi od ciebie, przynajmniej starasz się, czy nie? I tak samo tutaj z poziomem intelektualnym. Również starasz się przynajmniej... Jeżeli ktoś ci mówi, że słuchaj, masz gówno na głowie, to przynajmniej idziesz do lustra i chcesz zobaczyć, czy naprawdę ten ktoś nie ma racji, tak? Tak? Czy nie? I sprawdzasz to. A tutaj ktoś wam powiedział, że się mylicie, a wy nic. Spływa to po was. No to Szurpedia. Hangoutów na całym świecie, żeby po prostu im krwawiły te palce od tych komentarzy, żeby po prostu... No. To tak nic nie pomoże, no.
Ja też kiedyś byłem człowiekiem, który tam w różne rzeczy wierzył i tak dalej. Zresztą bardzo często używał słowa wiara. W tym momencie, no niestety, wszystkich takich rzeczy się pozbyłem. To ciężko było zdefiniować, nie? Aha! Czyli ja mam sobie wybrać. No tak, wybierasz sobie, co chcesz wierzyć. No. Trzyma, nie? No i przyszedł czas na rzeczywistość. Nie. Normalnie biorą za to, wiesz, się no, z tamtej strony, gdzie już jest wszystko potwierdzone, 100 tysięcy. Tak. Więc takie pierdoły, które są opowiadane przez ludzi. Ich zmartwić, że jak chcą, nie wiem, cokolwiek z nami rozmawiać, no to muszą się trochę bardziej postarać. No. Zgadza się. Ale wiesz, oni tu... No. Także cały czas od początku już uważaliście nas za jakiś, no nie wiem, imbecyli, za jakiś debili i dlatego w ogóle uwierzyliście w płaską ziemię i w takie pierdoły. Ponieważ uznaliście, że ktoś, no, że reszta ludzi została zwiedzona. To jest bardzo dobry motyw, bo to jest właśnie, to jest element w sektach. Naprawdę, w sektach ludzie, którzy wstępują do sekt, zostają przekonani tymi sekciarskimi motywami. Tym ludziom jest wmawiane, że reszta ludzi jest zwiedzona. Zwiedziona. I tylko u nich jest prawda. I tu ulegliście tej samej pokusie. Dlatego wylądowaliście na Szurpeli. Ja osobiście... Nie wiem, to tam mnie też proszono o tym, żebym jakieś artykuły robił na tej Szurpedii. Ale jakoś tak mnie to nie kręci. Mnie to nie kręci. Ja mam inne podejście do ludzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, może matka mnie źle wychowała i nie potrafię z ludzi tak szydzić za bardzo. Ale widzę, że wy lubicie i możecie. No. Ja tam raczej nie, no ale to... Dobra, koniec tego gadania, bo jutro muszę do roboty wstać rano. A się rozgadałem, roztegowałem, że szok. To wy to, ale w każdym razie to wy to zaczęliście. Wy zaczęliście, dlatego że w momencie, kiedy wy uwierzyliście w to i zaczęliście to głosić, to po prostu traktujecie nas jak debili. Bo wtedy wy wpadliście na wspaniały pomysł, że wow, odkryliście prawdę. Dlaczego inni tego nie widzą? Debile. No tak to nie działa. No, to by było na tyle chyba. Zielony kwadrat czy fioletowe kółeczko? Chyba jestem ważny. No, jesteś. No właśnie, to jest właśnie to. Widocznie jakieś. Nie, miałem kończyć, no ale to jest. Widocznie jakieś zaburzenia właśnie w własnej wartości chyba masz, Daniel. Skoro ty takie masz. To widać zresztą, że coś jest nie tak. Że masz jakieś strasznie wybujałego fioła na punkcie swojego ego. To jest aż nienormalne. Że łatwo cię zdenerwować. Przecież ile razy tak było, że ja tylko maila do ciebie napisałem. Ja nie musiałem nic tam mówić. A ty już od razu się zdenerwowywałeś na tych live'ach. Po co to? Jak nienawidzisz, ty przyznałeś, że nienawidzisz, jak ktoś ci zwraca uwagę, że się mylisz. No to coś masz. Ze swoim ego chyba, czy nie masz? Masz bardzo zbyt wygórowane mniemanie o sobie, które może być wynikiem jakiegoś, nie wiem, czegoś, no, zaniżonego mniemania kiedyś tam, może, nie wiem. To tak nie działa, to tak nie działa i zobaczysz, że ostatecznie wyjdzie na to, że ty się mylisz. Tylko, że wiesz co, to będzie, bo to będzie ciężko, żeby to tak, żebyś ty to uznał, bo ty zawsze będziesz sobie to racjonalizował jakoś. Tak jak...
Ja będę niedługo robił materiały o świadkach Jehowy. Już ja was zostawiam prawie, bo ileż można z wami się użerać. Już na szurpedię będę wszystkich odsyłał, jak będą coś chcieli o was się dowiedzieć. W każdym razie ja będę robił materiał już o świadkach Jehowy raczej i tam będzie dużo, ja będę dużo mówił właśnie o tych takich niuansach. Oni też na przykład mają rady, które są najlepsze, tylko że te rady nie działają na przykład. I oni nie wiedzą dlaczego, bo oni doszukują się wtedy we wszystkim, tylko nie w tych radach, że tam jest problem w tych radach. Są takie akcje. I tak samo tutaj, Daniel. Nie masz racji, mylisz się. Skąd to... Co może być dla ciebie takim... Takim... No... Takim jakby... Punkcikiem, który może ci uświadomić, że ty się mylisz. Otóż to... Że ty po pierwsze nie przyjmujesz krytyki. Więc skoro nie przyjmujesz krytyki i uważasz, że masz rację, nawet jak jej nie masz, to jak odkryjesz, że nie masz racji? Nawet jak nie masz, to jak, skąd będziesz wiedział? Nie odkryjesz tego, bo zawsze masz rację. To po pierwsze. Po drugie... Jak to możesz też wiedzieć? Skąd możesz to wiedzieć? No możesz to wiedzieć stąd, że ty musisz coś zawsze wykręcić. Na przykład, ci to podam przykład, co zrobiłeś z wagą Cavendisha. Jak już nie miałeś punktu zaczepienia w ogóle, bo tam już okazało się, że ta waga ma uziemienie, że ten, to wymyśliłeś, że wagi nie występują w przyrodzie. No i już. Już masz punkt zaczepienia. Już twój... twoja wiara, twoja religia jest już uratowana, prawda? Już jest twoje poglądy, już masz prawo do swoich poglądów, bo dałeś sobie te prawo. Odrzucając fakty. No. I tak wiele, wiele, wiele. I naprawdę to są takie punkciki, gdzie możesz zauważyć, że musisz coś takiego dziwnego zrobić, coś, co nie jest uczciwe, bo gdybyś był uczciwy, to byś nie mógł tego zrobić. Ty deklarujesz, że jesteś uczciwy, szczery, tam razem ze swoim kolegą Mariuszem też byłeś szczery bardzo. Tomasz Levelward też bardzo szczery jest ze sobą. Tylko w momencie, kiedy przychodzi co do czego, to ty musisz usuwać komentarze fizyka. To gdzie jest ta szczerość, powiedz? Zastanów się nad tym. To jest twój punkt do wybawienia. To jest twoja mała dziewczynka. Mam tu na myśli gościa z filmu Piękny Umysł. Dziewczynka, która dzięki której on się kapnął, że on widzi rzeczy, które nie istnieją. I to są twoje małe dziewczynki, które mógłbyś kiedyś zauważyć. I być może wtedy dopiero dojdziesz do ładu, że ty się mylisz. Zobacz, to jest przecież oczywiste. Jak ty nie chcesz rozmawiać o najprostszych, najbardziej podstawowych zjawiskach, które widzimy codziennie, które są powtarzalne, jak zachód słońca. Jak fakt, że chociażby słońce nie zmienia właśnie rozmiarów kątowych podczas swojej podróży. No. Tak. Nie chcesz o tym rozmawiać. Coś, co ludzi doprowadziło do wniosku, że Ziemia jest kulista, ty nie chcesz nawet na to spojrzeć. Bo ty nie wiesz, co to jest i nie chcesz się tego dowiedzieć. No to, Daniel, gdzie jest uczciwość? Gdzie jest ta naukowa, ta taka żyłka naukowca, powiedz? Gdzie to jest?
Bo powiem ci, to wygląda jak żyłka fanatyka. To jest żyłka fanatyka. Ja wiem swoje, nic mnie nie przekona, ni cholera. I mam rację. A wy się mylicie. A tak nie działa, bo każdy człowiek, ja już wspomniałem wcześniej, przynajmniej zastanawia się, czy nie, może faktycznie ja się mylę. Może faktycznie inni mają rację. Ktoś mi mówi, ja tak miałem dużo razy na przykład u siebie, na kanale, że ktoś przyszedł i mówi, że coś tam, że głupoty opowiadam, bo coś tam. Więc ja wychodzę z założenia, że może faktycznie coś pokręciłem i sprawdzam to, co ten ktoś gada. I potem się okazuje przeważnie, że ten ktoś gada bzdury. Ale to... Teraz też, przy okazji wam opowiem. Znaczy opowiem. Tak, bo... Tylko jak ja go teraz znajdę, ja pierniczę. Przyszedł do mnie na kanał. Przyszedł do mnie na kanał taki ziomal. I on mi tu coś takiego mówi. Tylko, że go jeszcze kurde... A, tak, Marian Ziemniak. Marian Ziemniak takie rzeczy opowiada. I co Marian Ziemniak mówi? Na przykład mówi, że... Mówi na przykład na starych mapach, mówi o równoleżnikach i tak dalej. I że stare mapy inaczej pokazywały równoleżniki niż te nowe. No i on tutaj pokazuje, podaje jakieś te... Podaje jakieś tu wartości, podaje jakieś fakty. I teraz tak. Ja zakładam, znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Tutaj na przykład on wyskakuje z czymś, co na przykład... Ja nie mam o tym, na przykład nie mam o tym wiedzy. I teraz ja nie twierdzę, że on mówi głupoty. Tutaj zobaczcie, że... Zobacz, Daniel. Ja wcale go tu nie jadę. Ja tu na przykład traktuję siebie jako debila, sam siebie, żeby ten koleś mnie przekonał. No i tutaj coś tutaj ciekawego napisał. To jest jakiś płaskoziemiec prawdopodobnie, albo udaje tylko, bo są też tacy. I przychodzą do mnie na kanał. Tutaj jest jakaś piramida Cheopsa, coś tutaj. No i tu niby, że coś zmieniono z równoleżnikami, tylko że, no nie wiem, no dla mnie to jest jakieś dziwne, bo równoleżniki działają, no... Działają czy nie działają, bo to jest pytanie. Czyli... Czy na przykład... Które są ważne? Te, co były kiedyś, czy te, co były teraz? I pytanie, czy naprawdę zostały zmienione, bo to też może być tak, że nie zostały zmienione, tylko ktoś mu opowiedział takie rzeczy. Ale nie mówię, że na pewno on tu się myli. Może rzeczywiście zostały zmienione z jakiegoś powodu. Teraz pytanie z jakiego, bo trzeba by było znaleźć ten powód. Tak się szczerze bada temat. Dochodzi się krok po kroku do wszystkiego, a nie od razu mam takie, tu ja mam rację, żeś tutaj wyskoczył, nie wiem gdzie. Żeś gdzieś wyskoczył. Na temat...
Jeszcze było coś takiego, żeś wyskoczył, że masz rację, a reszta się myli. No tak to się tak się naukowcem nie zostaje na nim. To jest po prostu, tak się zostaje fanatykiem. No taka prawda jest. No. Co ci poradzę. Dobra, słuchajcie, to taka polemika z panem Danielem, to by było na tyle. Nie wiem, oni gdzieś tu gadali o mnie jeszcze. Chciałem tu, bo twierdzili, pan Tomasz twierdził, Level World, że, znaczy nie o mnie i w ogóle o takich, no nas w ogóle, że my do nich nie pójdziemy na kanał, że my do nich nie będziemy rozmawiać, że my tylko za klawiaturę, a potem się okazało, że my do nich idziemy, bez problemu. Także to nie jest tak. No. Dobra, to by było na tyle. Co miałem jeszcze coś? Miałem o Levelu powiedzieć, jak tam chamsko się zachowuje. Bo to zwracałem nawet na moim. U mnie na kanale mówią, co się dzieje u ciebie na kanale. To jest fenomenalne danie. To jest po prostu niesamowite. I pan Level się tam źle zachowuje podobno. O, tutaj na przykład ciekawy komentarz, że kiedy będziesz przejeżdżać w moich okolicach, miałbyś okazję mi to powiedzieć w twarz. Jak sobie piszesz i po co to robisz, żałosny stworze? No co to jest w ogóle? No i tylko, że widzicie, wy tak traktowaliście nas od początku. Przecież wy w momencie, kiedy my nie daliśmy się nabrać na wasze pierdoły, które zaczęliście głosić, to wy w taki sposób zaczęliście nas traktować. No bo to jest mechanizm obronny. No, to są mechanizmy obronne. Jeżeli ja nie mam racji, a ktoś mi mówi, że nie ma racji, to ten ktoś jest głupi. No to jest mechanizm obronny, to jest najprostszy mechanizm obronny. No dobra, koniec tego pitolenia. Miałem. O, meczyk włączyłem i... Dobra. Słuchajcie, trzymajcie się. Następny odcinek to będzie naprawdę już o Świadkach Jehowy prawdopodobnie, więc... To już będzie co innego, także raczej zmieniam, to znaczy niekoniecznie nie wrócę do tego, do tematu płaskiej ziemi, bo to jest jednak bardzo fascynująca sprawa, nie? Ludzie w dzisiejszych czasach coś takiego wymyślili, nie? No ale to pokazuje, jak dziwny mózg ma człowiek, nie? No. Dobrze, to na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć.